Dzisiaj 1 września, ale uczniowie mają jeszcze chwilę wolnego, zanim zacznie się rok szkolny. Z jednej strony trwają przygotowania, ale z drugiej nauczyciele zwracają też uwagę na swoją sytuację, a ta jest kiepska. Nie ma kto uczyć, a dyrektorzy sięgają po emerytów. W jakiej kondycji są szkoły przed 1 września, sprawdzał Łukasz Kądziałka. Pierwszy dzwonek jeszcze nie dzisiaj. W katowickiej szkole uczniowie przygotowują się na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, jednak tak naprawdę to najwięcej do przygotowania mają nauczyciele. Zwłaszcza, że dyrektorzy muszą się mocno nagimnastykować, żeby pracowników nie zabrakło. Jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłych zmian w szkole, dajemy na szczęście radę. Nie ukrywam, że w tym roku wspieramy się pracą naszych nauczycieli emerytów, także mamy pełne obłożenie również pedagogiczne. Szkoły jakoś muszą dawać radę, ale związkowcy zwracają uwagę na to, że szkoła nie powinna być byle jaka, tylko zapewniać edukację na najwyższym poziomie. Bez emerytów byłoby ciężko, bo młodzi nauczyciele po prostu rezygnują. Młodzi ludzie nie chcą dalej, mimo że robili to z pasją, nie chcą dalej uczyć, bo nie widzą dla siebie przyszłości w tym zawodzie. Druga sprawa to, że pogłębia nam się luka pokoleniowa, ponieważ nie przychodzą młodzi ludzie do zawodu, a średnia wieku w nauczycielstwie nieustannie rośnie. Potrzeby kadrowe są duże i to mimo niżu demograficznego. Na przykład w Katowicach jeszcze w 2015 roku było 3,5 tysiąca pierwszoklasistów, a w tym i ubiegłym już ponad 1000 mniej. Jednak w dużych miastach liczba wszystkich uczniów może rosnąć. Jeszcze w ubiegłym roku to było około 30 tysięcy uczniów rozpoczynających 1 września rok szkolny. Teraz 4 września tych uczniów, dzieci z przedszkoli jest 38 tysięcy, więc pokazuje to rzeczywiście całkiem spory wzrost. Obserwujemy duże zainteresowanie mieszkańców miast ościennych właśnie tym, aby ich dzieci uczęszczały do katowickich szkół i przedszkoli. Im więcej uczniów, tym więcej powinno być nauczycieli. Niestety trend jest jednak inny. Dlatego trzeba się ratować nad godzinami i emerytami. Według szacunków w skali kraju może brakować nawet ponad 20 tysięcy nauczycieli.